marszek Teodora Dubois w wykonaniu Krzysztofa Palika z Polskiej Szkoły Muzycznej II Sądu Oporu rozpoczęliśmy dzisiejszą uroczystość oficjalnego oddania do użytku wyremontowanych organów w kościele parafialnym w Szostowicach, wybudowanych w 1928 roku przez firmę Ligera, a wyremontowanych w 2015 przez firmę Kamerton. Wszystkie wielkie uroczystości na dworach rozpoczynały się marszem, bo przy dźwiękach marszowy ludzki na salę balową, na salę obrad, na salę koronacyjne wchodzili najważniejsi naszego świata – ambasadorowie, biskupi, książęta, królowe, królowie. I my też dźwiękiem marsza witamy Was wszystkich tutaj zgromadzonych, by świętować nowo odremontowany instrument zwany przez wszystkich królem instrumentów, czyli organami. Tu, w tej małej, podopolskiej wsi mamy dziś wielkie święto. Dzięki staraniom wielu osób z parafii, które dostrzegały i słyszały niedoskonałości już nieco leciwego instrumentu, dzięki wsparciu Ministerstwa Rządu Federalnego Niemiec, starostwa, a przede wszystkim dzięki Waszym tu zgromadzeniu ofiarności znalazły się pieniądze, znaleźli się ludzie, którzy wiedzieli, jak wykonać prace renowacyjne, rekonstrukcyjne i mamy instrument, który brzmi niezwykle szlachetnie, który spełniać może funkcję nie tylko oprawy liturgicznej, ale i z powodzeniem spełnia funkcję instrumentu koncertowego, o czym dziś znów się przekonamy. Ale zanim co, krótka prezentacja, jak przebiegał remont. Została przygotowana przez panią